Cześć wszystkim, z tej strony Matranus i witam was dzisiaj w materiale poświęconym Albion Online i będziemy się dzisiaj zajmować dosyć specyficznym tematem, mianowicie czy warto jest zagrać w Albiona na serwerze europejskim. I to będzie moje własne, prywatne zdanie i to nie po przeczytaniu newsa i tak dalej, tylko po przegraniu jednego dnia, czyli ponad 24 godzin, na serwerze testowym, na serwerze beta. I tutaj będę jak gdyby... To będzie materiał bardziej przegadany. Także ogólnie, że biorąc dla osób, które chcą, proszę bardzo, puścić. puśćcie to sobie w tle. Natomiast będziemy się dzisiaj zajmować dosyć prostą sprawą. Mianowicie, ja przegrałem dzień, tak jak widzicie. Mam postać zrobioną. Stworzyłem gildię, zaprosiłem do niej moich znajomych. Moi znajomi zresztą sami się do mnie odezwali, że z chęcią by ze mną pograli. Mam też wyspę. Na wyspie robię sobie jakieś aktywności. Pograłem w odrobinę... Mało skalowego PvP. Odwiedziłem praktycznie każdą lokalizację. Znalazłem sobie nowe aktywności. Polowanie na potwory, albo jakieś. Wyjścia, zbieranie też jest całkiem przyjemne, bo na chwilę obecną mamy XP 3, także dosyć szybko to leci. Serwer Beta i ogólnie biorąc jego założenia, są takie, że mamy bardzo szybki progres i faktycznie dość szybko idzie tutaj wszystko odblokować. I teraz tak. Samo założenie tego, że w ogóle Albion jest grą dobrą w 2024 roku, kiedy to oglądacie, czy mam nadzieję, też przed startem serwera Europa, jest dobrym założeniem. To dobra gra. Znacznie lepsza niż była kiedyś. I teraz będzie jak gdyby wady i zalety rozpisane tej gry, i to w takim dosyć dużym, ogólnym rozrachunku, tak żeby większość osób zrozumiała, jak gdyby z jakiego też miejsca to wychodzi. I ogólnie rzecz biorąc, z czym się to je. Opinia na temat tego, czy Albion jest grą dobrą, czy nie, jest czysto subiektywna. Większość tych opinii, które w ogóle macie tutaj u mnie na kanale, są czysto subiektywne. Tutaj nie będzie żadnych akcji w stylu róbcie tak, bo to jest najlepsze, róbcie tak, bo to jest najlepsze. Nie, moim zdaniem tutaj jest potrzebna indywidualna ocena i każdy w tej grze znajdzie coś dla siebie, bądź też ktoś może w tej grze w ogóle niczego nie znaleźć dla siebie i gra w ogóle może nie być dla niego. Ogólnie rzecz biorąc, systemy, które były jak gdyby w Albionie od samego początku i to jest dla osób, które nie znała w ogóle tej historii gry, a ja ją znam bardzo dobrze, ponieważ grałem w alfy i bety, to powiedzmy sobie tak, gra ewoluowała i na chwilę obecną jest znacznie lepszą grą niż była, jednak podstawa, na której buduje się same systemy oraz samą grę, była dosyć prosta. I należy tutaj zwrócić uwagę na to, że została ona rozwinięta, bardziej skomplikowana oraz złożona, co sprawia, że jest znacznie większa ilość rzeczy, które są jak gdyby do robienia. Mamy różnego rodzaju aktywności, mamy mm, różnego rodzaju przyjemne oraz mniej przyjemne aktywności, które będą jednym osobom bardziej pasować, a innym nie. Jednak cała struktura oraz cała forma Albion Online została zachowana oraz dosyć dobrze się trzyma. Przy czym należy wspomnieć o tym, że chyba większość osób zapomniała tak naprawdę czym jest Albion. Po pierwsze, Albion miał być grą, która nie jest dla pojedynczego gracza, tylko jest dla gili. I to od razu powiem na samym początku oraz z samego startu. Nie ma opcji żeby grać w tą grę samemu. Jeżeli ktoś uważa, że jest super fajny i że jest najlepszym gościem na serwerze i że e, świetnie sobie radzi na duelach i jest super i że chodzi do tych mistów itd., itd. Tak, to jest content dla pojedynczego gracza, jednak to nie jest struktura oraz forma, w której powinno się grać w Albiona. Moim zdaniem jedynym właściwie miejscem, na którym możecie grać w Albiona jest e, ten oto kontynent i są to czarne. Pierwotnie oraz jak gdyby strukturalnie gra miała opierać się na tym, że jest full loot PvP, co oznacza, że mamy pełen loot, że wszystko to, co macie na sobie możecie stracić i to była kwit esencja, jak i cały magnetyzm tej gry. To, że możemy coś stracić, że pomimo tego, że się odrodzimy, to nie stracimy niczego oprócz sprzętu, który mamy na sobie. Teraz tak. Strukturalnie chodzi tutaj o to, że na każdej mapie mamy przecież surowce. Surowce zbieramy, krawcimy z nich sety, przynajmniej takie jest założenie i potem w tych setach wychodzimy na czarne. Wiele osób zapomniało już o tym. Doszedł czarny market, Doszło inne mechaniki, które pozwalają sprzedawać przedmioty i jak gdyby zyskiwać przedmioty. Na dodatek przedmiotów na rynku, tak jak widzimy na przykład na serwerze waszyngtońskim, jest po prostu za dużo. I nie ma jak gdyby trash binu, w którym można by było tracić te przedmioty oraz żadnych nowych stref, w których... Warto by było, jak gdyby, wykorzystywać te surowce, które posiadamy. Co oznacza, że market został przesycony. Mamy zbyt dużo przedmiotów do ilości graczy. Każdy jeden gracz, który jak gdyby zaczyna tutaj rozgrywkę, może bez problemu, przynajmniej na serwerze waszyngtońskim, e, kupić sobie cały set, wszystkie zestawy i tak Będzie go to kosztować zaledwie minimalną ilość pracy, ponieważ jest tak dużo ludzi, że e, surowce oraz e, ich zdobywanie straciły wartość. Co ogólnie rzecz biorąc oznacza, że zapaleni zbieracze oraz krafterzy mają raczej nie wiem, przeciętne doświadczenia, natomiast osoby, które specjalizują się w walce na dużą skalę, mają dosyć trudno, dlatego że muszą albo dowodzić dosyć dużymi zergami, albo muszą jak gdyby znajdować sobie tak zwany sweet spot, czyli ilość ludzi, którą są w stanie ogarnąć oraz w którą jak gdyby w takiej typowej strukturze gildyjnej są w stanie zarządzać. I teraz tak. Schemat zarządzania tą gildią jest dosyć ciekawy, ale i komplikuje się w ilości ludzi. I to jest tak naprawdę już zadanie dosyć złożone. Należy tutaj wspomnieć o tym, że cała struktura Albiona jest oparta na tym, żeby jednak nie grać samemu. Wierzcie mi, nie ma opcji na to, że jesteście super ekstra koksem i jesteście jedną osobą i będziecie podcinać grupy. To znaczy, ja nie mówię, że to jest niemożliwe. Chodzi mi bardziej o to, że co to jest za typ zabawy. Na przykład są streamerzy, którzy siedzą tutaj całymi dniami, chodzą na misty, są pojedynczymi graczami i to jest faktycznie content dla nich. Tylko, że w otwartym świecie, kiedy wyjeżdżacie, tak naprawdę wasze doświadczenie z mistów się przydaje, ponieważ możecie szybko walczyć, uciekać, yy, angażować w walkę, bądź też jej nie angażować. Ale kiedy spotykacie na przykład pięciu gankerów, to jesteście, że tak powiem, ugotowani. Na dodatek należy wspomnieć o tym, że kiedy tak naprawdę, nie wiem, widzicie 10 osób jadących na expa, jesteście pojedynczym graczem to możecie być nawet mistrzem świata. Te 10 osób was zje. I to jest jak gdyby coś, o czym należy patrzeć w Albionie. O czym należy jak gdyby pamiętać. Albion jest grą, która jest skonkretyzowana dla grup od małych do coraz większych, po olbrzymie grupy. Każdy content tak naprawdę jest dostępny od 3 do 10 graczy. Od dwóch nawet bym powiedział, ponieważ helgate y też są na dwie osoby. Ale wszystkie jak gdyby lochy statyczne, czyli te, które znajdują się na mapach, są... Ogólnie rzecz biorąc, to też należy wspomnieć o tym, że tak naprawdę content to content głównie PvE. Wszystko w tej grze opiera się o PvE. Wydobywacie z niego złoto, znaczy srebro, wydobywacie z niego expa, którego potem musicie przekuć, więc nie ma czegoś takiego, że tylko i wyłącznie walcząc będziecie w stanie utrzymać waszą postać. Nie ma czegoś takiego. Znaczy... I teoretycznie tutaj też można by się kłócić, ponieważ tak, oczywiście w mieście są areny, czyli mamy na przykład... Ech. Mistrza areny, na którym można walczyć, dzięki której zdobywacie sławę pasywnie, są sławy sobie odpalacie. W ogóle wyjście na arenę też jest dosyć przyjemnym doznaniem i fajnie jest sobie tam jak gdyby potrenować oraz się pobawić. Przy czym aktywności w Albionie stały się bardziej zróżnicowane. Jednak główny jak gdyby zamysł tego, żeby po prostu zebrać swoją ekipę kilku znajomych, wyjść sobie na nie wiem. Od niebieskich, gdzie jest totalnie bezpiecznie, na żółte, gdzie jest trochę mniej bezpiecznie, na czerwone, gdzie jest bardzo niebezpiecznie, do czarnych, gdzie w ogóle spotykacie każdego i od razu każdy może was dosłownie zabić, jest zupełnie innym doznaniem. I teraz należy sobie bardzo dobrze odpowiedzieć na pytanie. Jeżeli chcecie grać w albiona, to musicie w niego grać ze znajomymi. Ja mam tych znajomych. Prowadziłem gildię, mam wiele osób, które mnie bardzo lubi będę miał na pewno ekipę oraz skład, który z wielką chęcią ze mną zagra. Na dodatek nie wiem, być może też ktoś z osób, które będą mnie oglądać w końcu gdzieś tam trafi na Discorda, na którym sobie będziemy siedzieć i być może też zostanie zrekrutowany, chociaż ja mam bardzo specyficzne wymagania, jeżeli chodzi o ludzi, z którymi gram oraz tak naprawdę nie interesują mnie wypasione koksy, które już w tą grę grają, czy tam mają olbrzymi zasób doświadczenia, chociaż pewnie osoby, które będą... Dosyć ciężko jest mi w ogóle opisać osoby, z którymi ja gram, bo to nie są jak gdyby hardkory, to nie są osoby, które są spocone, tylko są to osoby, które jak gdyby są bardzo systematyczne i dochodzą do wielu rzeczy latami. To są osoby, które często nie umieją zupełnie grać w tę grę, ponieważ tak naprawdę większość osób, z którymi ja gram, to byli moi rekruci oraz osoby, które po prostu przyszły totalnie zielone do gildii i wyszkoliliśmy je. Ja razem z innymi oficerami, czy też z innymi osobami, do stopnia, w którym tak naprawdę byli grywalni, oraz byli w ogóle grywalną armią. I wierzcie mi, sposób szkolenia oraz rozwoju w Albionie jest bardzo rozległy, ponieważ nie każda osoba, która bierze i będzie próbowała Albiona, ma w ogóle doświadczenie w tego rodzaju rozgrywce. Chodzi tutaj o to, że mamy skillsetowe umiejętności, mamy różnego rodzaju buildy. Różnego rodzaju umiejętności. Trzeba wiedzieć, w jaki sposób oraz w jakiej kombinacji wykorzystywać wszystkie te aspekty, tylko i wyłącznie w takim celu, żeby osiągnąć zwycięstwo. I teraz taką. Głębia oraz struktura, jaka jest w Albionie, jest tak głęboka oraz tak złożona, że ciężko jest zielonej osobie, która nigdy wcześniej nie grała w ogóle w grę typu MOBA, zrozumieć choćby nawet sterowanie. Dodatkowo dochodzi do tego jeszcze to, że Albion jest grą MMO, co oznacza, że gramy tutaj z innymi graczami w otwartym świecie i w strukturze, która też jest bardzo złożona. Więc, jak gdyby próbując odpowiedzieć na pytanie, najprostszą metodą, e, którą sobie zadałem, jak gdyby w dzisiejszej pogadance, będzie to czy warto zagrać w Albiona w 2024 roku będzie to czy macie ochotę grać z kimś jeżeli grałbym sam w tą grę a w ogóle ja często gram w gry salowe, powiedzmy sobie szczerze i na przykład, nie wiem, uwielbiam RTS-y albo e, strategie taktyczne, albo gry bardzo złożone i skomplikowane, opierające się na jakichś mechanizmach, albo jest w miarę prostą grą. Tylko że tutaj chodzi o to, że tutaj mamy metagrę związaną z zbudowaniem struktury społecznej czyli ogólnie rzecz biorąc, gracie tutaj z ludźmi tych ludzi należy w pewien sposób zrozumieć, mieć do nich wyrozumiałość, poświęcać im czas, spędzać z nimi czas, gadać. To jest jak gdyby coś, co nie każdemu pasuje. Jeżeli jesteście osobą, która lubi sobie przyjść, wylchillować się itd., itd. Musicie znaleźć bardzo specyficzne towarzystwo. Oraz musicie zrozumieć to, że albo nie będzie grom dla was. Solowy gracz znudzi się tutaj. Jeden szybciej, drugi wolniej. Gracz grający w grupie też się może znudzić, albo wręcz przeciwnie, zostanie odrzucony przez osoby, które jak gdyby grały razem z nim oraz nie wiem, zdradziły go, odsunęły się od niego, zrobiły coś głupiego. I tak dalej, i tak dalej. Więc ogólnie rzecz biorąc, należy tutaj wspomnieć o tym, że jeżeli gracie sami, to nie ma zupełnie moim zdaniem sensu grać. Jeżeli gracie w gildii, która jest bardzo przyjemna oraz ma fajną strukturę, to będziecie w tej grze siedzieć latami. I do czasu, aż się gildia nie rozpadnie, i do czasu, jak będziecie mieli z kim grać, i to jest doświadczenie każdej jednej osoby, jaką znam. Dopóki była gildia, w której byłem i w, do której miałem po co wchodzić, oraz ludzie, dla których miałem po co znajdywać trochę czasu, to grałem. Natomiast Albion totalnie mnie odrzucił w tym momencie, w którym straciłem kontakt z gildią i zostałem z mojej praktycznie własnej gildii szczerze powiedziawszy wyrzucony dawno temu. Dlatego teraz też jak gdyby gildia, którą sobie założyłem jest moją własną. Eee, i... I szczerze powiedziawszy dla mnie to jest też dosyć ciekawe, bo ja nie mam zamiaru też poświęcać jak gdyby na tą grę dużo czasu. Natomiast chodzi o to, że Zupełnie zmienił mi się sposób myślenia. I to jest, jak gdyby też filmik związany z tym, że wiele osób się mnie pytało, niejednokrotnie, niejednokrotnie wysyłali do mnie zapytania, kiedy będzie Albion, co będzie nowego, czy będą nowe materiały i tak dalej, i tak dalej. I tutaj właściwie jest też kilka odpowiedzi. Eee, trochę sobie z tego materiału taki Q&A robię. Czyli kiedy ludzie na przykład pytają mnie się, czy będą nowe materiały z Albiona, to ja się zaraz zastanawiam, tylko po co? Po co odświeżać stary kotlet, skoro stary kotlet jest dalej tak samo dobry? Pamiętacie materiały ze zbierania? Bo wielokrotnie to wspominaliście jak gdyby w komentarzach, że na przykład pamiętacie te materiały ze zbierania, gdzie tam zbierałem na przykład skórę i te materiały były świetne i tam na przykład, nie wiem, uciekanie z wielkim młotem przed pięcioma gankerami przy takich lagach po prostu, że aż się nie dało. Było super fajne, i wiele osób pamięta, jak gdyby, te momenty. Wiele osób też uwielbiało na przykład opowieści, kiedy, znaczy w ogóle wspominało mi o tym, że kiedy jeździłem z handlem obwoźnym dookoła e... kontynentu królewskiego i rozwoziłem dobra luksusowe, że to był też super ekstra motyw, jak gdyby. I dla mnie to są materiały, które gdzieś tam w pewien sposób wiążą się z tym, co ja w Albie nie przeżyłem. I to są miłe chwile. Jeżeli nie jesteście osobą, która potrafi sobie stworzyć te miłe chwile samemu i się z tego cieszyć i się zrajcować z jakiegoś powodu, że na przykład to dzisiaj będę na mamucie sobie jeździł dookoła, to powiedzmy sobie szczerze, że nie odnajdziecie w tej grze niczego ciekawego. Samotni gracze oraz samotne jednostki nic tutaj nie znaczą. Tutaj mają znaczenie tylko i wyłącznie grupy, Tutaj mają znaczenie tylko i wyłącznie, e, jak gdyby, mm, ekipy. I tak naprawdę można w tą grę się bawić, ale tylko i wyłącznie, jeżeli nie jesteście sami. Samemu gra nudzi się po, nie wiem, 20 godzinach. Jeżeli nawet nie rozumiecie systemów, słuchajcie, nauczenie się systemów, na przykład podstawowego Expienia oraz zdobywania Expa będzie dosyć proste i zajmie wam to, ja wiem. 20 godzin, powiedzmy sobie. Przetestowanie wszystkich broni może 40 godzin. Takie podstawowe przetestowanie broni na czwórkach. Tak żebyście się pobawili różnymi zestawieniami. I teraz dochodzimy jak gdyby do momentu, w którym tak naprawdę, jeżeli gracie sami, kontent się dla was kończy, ponieważ macie tylko i wyłącznie taką, macie mgły, z których możecie sobie walczyć. Macie. Roaming moby w świecie pojedyncze. Macie ekspedycje z randomowymi ludźmi, przy czym to już jest content grupowy, więc jak gdyby tutaj tego też bym nie zaliczał do grupowego, do, czy do solowego. E, możecie sobie wejść na arenę randomowo i powalczyć z ludźmi. Czyli to też jest jak gdyby grupowe, więc dla pojedynczego gracza jest zbieranie, craft, farma, y, czyli własna wyspa, y, robienie jakiegoś prostego expa samemu. Czyli albo w świecie na wędrujących mobach, albo... W ten sposób, że wchodzicie sobie do mgieł, tak? I to jest jedyny content, jaki jest dla pojedynczego gracza. Cały pozostały content w Albionie, jest grupowy. Więc czy warto jest w niego grać tylko i wyłącznie dla kontentu solowego? Myślę, że za Friko tak. Ponieważ tak naprawdę ta gra jest dosyć fajna i dosyć szybko można tutaj trafić gdzieś do jakiegoś grona, wejść na jakiś Discord, zaplikować gdzieś, e, pogadać z ludźmi itd., itd. Natomiast w wielu przypadkach jest tak, że tutaj będą ekipy oraz grupy ludzi, którzy tak naprawdę dobrze siebie znają, bo gra jest już dosyć długo. Gildie będą po części zamknięte i tak naprawdę trash gildie, czy też tak zwane ziemniakowe gildie, od razu wam też ostrzegam. Gildie ziemniaczane to są takie, które. Mają podatek ustawiony na na przykład wysoki, czyli mamy na przykład, nie wiem, podatku 30%, tak? I te 33% podatku jest w ten sposób, jak gdyby robione, że każda osoba robiąca aktywność PVE, czyli zabijająca MOBY, będzie jak gdyby oddawać część swojego silvera i dużo jest na przykład takich gildii, które bardzo dużo graczy rekrutują. Tylko wiecie co, jest różnica pomiędzy dobrą gildią, która ma faktycznie kontakt i do której trzeba się dostać, a różnica pomiędzy taką ziemniaczaną gildią, do której po prostu wchodzicie i dalej nie czujecie tego, że gracie w grupie. Lepiej jest z pięcioma znajomymi i to, i to jest dosłownie jak gdyby fakt, słuchajcie, lepiej jest z pięcioma swoimi kumplami założyć gildię i grać w te pięć osób, ale grać w te 5 osób cały czas, niż wejść do gildi, która ma 300 osób, jest pierwsza na serwerze i tak naprawdę dalej będziecie się czuli jak samodzielny gracz. Jeżeli chcecie w ogóle rozważać grę w Albiona na poważnie, i ja nie mówię nawet, że na samym początku, bo na samym początku będzie wyścig szczurów i każdy będzie się próbował oraz starał, jak gdyby zarobić sobie, zdobyć ekspa, zdobyć złoto. Nie wiem, wyhandlować jak najwięcej, odblokować jak najwięcej, i tak dalej, i tak dalej. To ogólnie rzecz biorąc, spokoj, ja to rozumiem. Tylko, że są jak gdyby rzeczy, o których należy wspomnieć yy, po prostu dalej. I jeżeli chcecie grać w tą grę więcej niż tydzień, niż miesiąc, niż dwa miesiące, to nie będziecie mogli w nią grać sami. Dla mnie to też jest jak gdyby chore. Wiecie, biorę i od czasu do czasu na przykład spotykam jakichś ludzi, którzy biorą i są streamerami albo content creatorami, creatorami do Albiona. Ta gra dla mnie się nie nadaje po prostu do tworzenia kontentu. Wiecie, materiały, które na przykład zrobiłem dawno, dawno temu, są to materiały, które, hmm, które dalej są obecnie, Dobre i fakt nie ma tam kilku małych aspektów, na przykład w materiale dotyczącym zbieractwa, nie uwzględnieniem tego, że powinniśmy na przykład zdobyć, bądź też spróbować wykrawcić sobie albo zakupić awalońskie kilofy, na przykład czy tam sierpy, czyli po prostu narzędzia wysokotierowe, dlatego że zapewniają dodatkową premię. Nie ma tam też związanych takich rzeczy jak na przykład e, wyzwania zdobywcy, tak? w których otrzymujemy dodatkowe. Przysięgi rycerskie zwiększające nam ilość sławy za zbieranie oraz yy, wzmacnianie tak, naszej postaci. Nie mamy dodatkowych rzeczy omówionych, i tak dalej, i tak dalej. Te skrzynie, jak gdyby oraz tego co dają. Tylko że wiecie. Każdy jeden aspekt rozgrywki jest dosyć skomplikowany. Czy opłaca się chodzić na frakcje, czy nie opłaca się chodzić na frakcję, czy gra w ogóle w grupie jest dobra, czy nie jest dobra. I teraz tak za każdym jednym razem. Yy, Starajcie się grać z ludźmi, macie dziewczynę, macie chłopaka, wejdźcie z nimi razem do gildii, pogadajcie sobie i to jest też jak gdyby dosyć ciekawy aspekt, słuchajcie. Kiedy zaczynacie poznawać ludzi oraz zaczynacie z nimi grać, to nagle okazuje się, że większość relacji, jaką z nimi macie, tak powierzchownie, no nie wiem, na przykład przychodzi gość do gildii, w której ja na przykład jestem, jest rekrutem, rekrutuje go, siedzimy razem na kanale, sobie gadamy. Nawet nie wyobrażacie sobie, ile fajnych znajomych można sobie w ten sposób poznać. Jak bardzo poszerza Wam się światopogląd, w jaki sposób jak gdyby mm, różnych ludzi poznajecie. I teraz należy sobie też zwrócić uwagę na to, słuchajcie, mój kanał jest dostosowany w ten sposób, że u mnie mają dostęp tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie. Cały kontent, który umieszczam na necie od samego początku jest nieprzeznaczony dla osób niepełnoletnich. I ja tylko i wyłącznie w takim gronie się osób poruszam. I to jest też jak gdyby dosyć ciekawe, że pomimo tego, że mam bardzo ograniczone zasięgi, to dotarłem do tak bardzo wielu z Was. I to jest dla mnie trochę rozbrajające. I to, że na przykład po kilku latach, chyba tam po czterech albo pięciu latach w ogóle tego, że w Albiona praktycznie nie grałem, umieściłem zaledwie kilka filmików i dalej jest grono osób, która... Słuchajcie, Wy dobrze wiecie o co chodzi. Spotykacie mnie na szlaku i na przykład zaczepiacie mnie, o kurwa, Matradus, nie? Mega content, giga content, super fajnie, nie? Matranus, mogę cię dodać do znajomych? I w ogóle, słuchajcie, to jest tak mega miłe, że moje imię cokolwiek znaczy w tym świecie, że kiedy, kiedy spotykam was, to jest mega przyjemne. I nawet pomimo tego, że są tutaj ludzie, bo już ich też spotkałem na becie, którzy są z totalnie innej gildii, Którzy, nie wiem, gdzieś na przykład wpadali na mnie, którzy, jedna ekipa w ogóle mnie przepuściła na czarnych z tego powodu ostatnio, że Tomatranu zostawcie go i kurczę, i po prostu cała ekipa 15 osób ze mną gadała, co było mega przyjemne i jeżeli jesteście kimś, kto gra tylko i wyłącznie dla statystyk, dlatego, żeby sobie zrobić speckę, żeby wbić sobie więcej silvera i tak dalej, tak dalej, to wierzcie mi, dla mnie jesteście w tym świecie nikim. Jeżeli jesteście gościem, który potrafi się zatrzymać, zsiąść konia i zrobić pokłon dla gościa, który po prostu coś znaczy w tym świecie, znaczy, i tutaj nie mówię nawet o sobie, tylko chodzi o to, że macie szacunek wobec innych osób, że ich znacie, że na przykład, nie wiem, spotykacie gościa, z którym nie graliście od pięciu lat i że po prostu gadacie przez osiem godzin, co u was słychać. To jest. To jest mega doświadczenie. Jeżeli chcecie mi powiedzieć, że gracie w Albiona tylko i wyłącznie po to dla statystyk i dlatego żeby zrobić okno więcej fejmu, sławy na godzinę i tak to robicie błąd. Tutaj wchodzi się po to, żeby zagrać ze znajomymi, których się nie widziało od 5-6 lat, z którymi można wyjść razem na piwo, umówić się nie wiem, do Wrocławia na wspólny event, czy tam do Warszawy i bycie i spędzić z nimi po prostu weekend. I ja widzę po prostu te gry w ten sposób. Dla mnie, MMO zawsze było jak gdyby opcją na to, żeby wspólnie pograć. A to, że od czasu do czasu gdzieś chcemy razem wyjść w grze i spędzić razem czas, no jasne. To jest wiadome, no w końcu gramy razem w grę. I od czasu do czasu zdarza się też tak, że po prostu gra się wypali, bo ona też się będzie nudzić. Nawet pomimo tego, że ja na przykład teraz mam e, dobrych znajomych, do których praktycznie co dzień, co drugi dzień wchodzę i gramy sobie wspólnie przez kilka godzinek i sobie śmie śmieszkujemy i gadamy, to będzie taki moment, kiedy po prostu, nie wiem, będę miał więcej pracy, nie będę mógł jak gdyby tego robić i tak dalej, i tak dalej. Jednak kiedy mamy grono dużo, na przykład, nie wiem, 20-30 osób, ja mam grono na przykład 40 paru na chwilę obecną, to powiedzmy sobie, że granie wspólnie razem jest mega, mega przyjemne i zawsze kiedy wchodzicie na jakiś kanał, na którym po prostu znacie dużo ludzi, to możecie sobie pogadać, pośmieszkować, powygłupiać się. Eee, robi się to totalnie bez spiny i czasem przechodzą jakieś osoby, których nie za bardzo się lubią oraz takie, które muszą zostać wręcz przeciwnie utemperowane albo mają inne poglądy od was, jednak to tylko i wyłącznie pieprzona gra. I tak jak mówię, słuchajcie, odpowiadając na to pytanie, w świetle tego wszystkiego, co powiedziałem, czy warto jest zagrać w Albiona w 2024 roku? Moim zdaniem, osobiście tak. Ale warto też jest zagrać w każdą jedną grę, w którą nie będziecie musieli grać sami. W każdą jedną grę, w której spotkacie kogokolwiek więcej oraz doświadczycie czegokolwiek więcej niż tylko i wyłącznie. Um, pogardy z powodu tego, że macie źle ustawione skille, jakiegoś nieporozumienia, ponieważ wyszliście nie w takim tierze setu na loch. Tego, że nie dzielicie się łupami, tego, że ktoś was okra, tego, że ktoś was oszukał. Ilość opcji, ilość jak gdyby rzeczy związanych jak gdyby z wspólną rozgrywką jest tak duża i tak bardzo przypomina to jak gdyby realne życie, w którym możecie zostać oszukani oraz wykorzystani przez kogoś, że to jest straszne. I dlatego należy sobie znaleźć grupę znajomych, przyjaciół, kumpli, towarzyszy, kameratów, którzy będą po prostu z wami jak wasi bracia i siostry. I jeżeli tylko i wyłącznie chcecie budować takie community, to Albion jest do tego świetną, jak gdyby, opcją. Wierzcie mi, to jedna z najlepszych gier, w jakie grałem pod tym względem. I jeżeli tylko i wyłącznie chcecie, tworzyć coś więcej niż tylko i wyłącznie słupki oraz statystyki, jak i wbijać specjalizacje, a chcecie wręcz przeciwnie zdobyć prawdziwych znajomych oraz kumpli, to Albion jest dla Was. Jeżeli jesteście osobą, która patrzy tylko i wyłącznie na to, ja będę najlepszy, ja najwięcej osiągnę, ja najwięcej zdobędę i tak dalej, i tak dalej, to Albion zupełnie nie jest dla Was, bo się tym po prostu znudzicie. Z tej gry wynosi się coś więcej niż tylko i wyłącznie statystyki oraz silver na godzinę oraz expa na godzinę. Tutaj faktycznie buduje się przyjaźnie i znajomość. Jeżeli patrzycie na gry w ten sposób, że chcecie od nich czegoś więcej niż tylko i wyłącznie statystyk, a czegoś niepisanego, czegoś czego nie ma w statystykach. Mhm. Wtedy tak. Wtedy faktycznie jest z tym co robić. I to jest takie przemyślenie, jak gdyby w sobotę z samego rana, kiedy wczorajszy piątkowy wieczór spędziłem ze znajomymi, śmieszkując sobie po prostu na lochu, gdzie absolutnie nam nie szło i e, uczyliśmy się jakichś podstaw rozgrywki, i, i było super mega fajnie. Słuchajcie, i to jest tak, że z tego powodu, że jest to sandbox oraz jest tutaj dużo opcji. Wy sami budujecie sobie swoją przygodę. I to jest jedyne, jak gdyby, co w tej grze jest wymagane. I na dodatek należy tutaj też wspomnieć, słuchajcie, ta gra stała się free to play. Każdy może ją spróbować. To nie jest tak, że trzeba mieć premkę wykupioną. To nie jest tak, że marnujecie swój czas, jeżeli gracie bez premium. To nie jest tak, że komukolwiek ciążycie z tego powodu, że nie macie premium. Jesteście tak samo wartościową jednostką bez premki i grając na free to play. Jak osoba, która ma premkę, rok premium, wykupione 20 tysięcy z Silvera, czy tam, znaczy 20 milionów Silvera, najlepszy set i tak dalej, i tak dalej. Bo dalej jesteście osobą, na której można polegać. I tutaj nie ma znaczenia, czy ktoś jest w super secie, czy w nędznym secie. Chodzi o to po prostu, że jesteście i jesteście osobą, którą kiedy na przykład nie wiem, poprosi się o pomoc, albo kiedy na przykład jest jakieś wyjście i trzeba coś zorganizować. Bo do kogoś się po prostu zwyczajnie odezwać, bo czasami to jest też jak gdyby dosyć ciekawe. Że w większości przypadków nie wchodzi się na kanał po to, żeby coś pójść porobić. Bo to robienie czegoś to jest w tle. A głównie robi się po to, żeby się pośmiać, pożartować i pogadać o tym, jaki ktoś miał na przykład czasami zjebany dzień. I wierzcie mi, ja sam gdzieś tam brałem i wiele razy gadałem o rzeczach, które były dla mnie problematyczne albo trudne. I osoby, które spotkałem, ilość dobra oraz wiedzy, jak i doświadczenia, którą od nich dostałem, grając z nimi razem w grę, była czymś totalnie zniewalającym. I stałem się totalnie inną osobą, przez to też, że prowadziłem gildię oraz prowadziłem rekrutację z setkami osób przez te wszystkie lata. Czy ja do tego wrócę? Pewnie tak, ale czy to będzie tak, że będę poświęcał na tą grę dużo czasu? Pewnie nie. I to też jest ok. Przy czym faktycznie, Albion dla mnie zawsze będzie miał takie ciepłe miejsce w serduszku i będę miał tutaj, jak gdyby, miejsce do tego, żeby wracać. A community, które tutaj zbudowałem oraz znajomych, których mam, to mam nadzieję, że zostaną moimi przyjaciółmi oraz kumplami do końca życia. Mojego albo ich, ponieważ wiele z tych osób też jest starszych i to jest mega fajne uczucie mieć miejsce do którego można wracać I mieć miejsce w którym tak naprawdę ktoś na ciebie czeka więc jeżeli chcecie stworzyć swoją własną rodzinę jeżeli chcecie jak gdyby doświadczyć czegoś takiego to album jest dla was i serdecznie go wtedy polecam jak macie jeszcze jakieś pytania, to możecie je wrzucić. Ogólnie rzecz biorąc, w grę opłaca się grać, jest fajna, jest przyjemna. Przy czym faktycznie jest nudna i przez 8 lat nie zmieniło się pewnie praktycznie nic. Jest dużo nowych opcji, jest dużo ciekawych rzeczy. Od momentu, od kiedy ja odchodziłem, doszło kilka nowych aktywności. Miejsce są dosyć ciekawe, awalony są całkiem ciekawe. Jest sporo rzeczy, które w tej grze można osiągnąć oraz czym się można zająć. Natomiast sama struktura oraz forma tego, żeby zbierać surowce, kracić z nich sety, wychodzić i je tracić. Jest dalej taka sama. I szczerze powiedziawszy to się sprawdza, pomimo tylu lat. I ten full loot PvP faktycznie napędza pewne aktywności, a pewne zupełnie są nieopłacalne dla niektórych. I to nie będzie tak, że każda osoba będzie lubić wszystko w tej grze. I tak naprawdę ten dreszczyk, kiedy wyjeżdża się z portalu na czarnych i wiesz, że możesz stracić wszystko jest okropny. Ale z drugiej strony... Jeżeli nie przedstawicie siebie przeciwko czemuś, co będzie niebezpieczne w waszym życiu, to tak naprawdę nie będziecie mocniejsi oraz twardsi. Więc polecam serdecznie spróbować, a jak się wam nie uda, no to trudno. Um, I co? I to tyle na dzisiaj. Taki bardzo przegadany materiał. Um, ja mam nadzieję, że się w ogóle komukolwiek spodoba oraz, że odpowie na te pytania. Um, znaczy na to jedno główne pytanie, czy warto w ogóle zagrać w 2024 roku. Um, a jeżeli nie, no to trudno. Moim zdaniem, ten temat właśnie dokładnie sobie obgadałem i chyba nawet dobrze że to zrobię. Dobra, dzięki za uwagę i do usłyszenia kiedyś w jakichś kolejnych materiałach. Cześć.